słuchajcie, tu Junior znowu z Audicy będzie freestyle'owo na temat Bobera. Słuchajcie, chciałbym nominować do takiego małego akapela tego właśnie youtubera Bober KRK. Także jeśli to widzisz, mam nadzieję, że też coś nawiniesz. Link jest w opisie do jego kanału, także sprawdzajcie. A tymczasem lecimy coś, nie? Słuchajcie, ja tutaj nawijam sobie a cappella, nacieram na tego podrabianego Bobera. Koszulka Bobera nie zrobi z ciebie rapera, tylko frajera. Junior na ciebie tu naciera. Tak, tu się wbija na rymy. Będą ostre dymy. Junior wbija pokojowo, ale zarazem punchline'owo, więc sprawdzaj to głowo. Tak się tu leci, hardkorowo, więc forma już jest blisko. I niedługo się widzimy na WBW mordy, także Bober, jeśli widziałeś te kilkanaście sekund mojego a cappella, mam nadzieję, że coś tam też polecisz. Polecisz może dłuższą zwroteczkę jakąś nagrasz czy coś. No, także link jest w opisie, sprawdzajcie. A tymczasem przechodzimy do odcinka. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Junior. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagramy sobie na temat rozmowy kwalifikacyjnej za granicą. Słuchajcie, na wstępie tego odcinka chciałbym powiedzieć krótko, że przed obejrzeniem tego odcinka, że nagrywam filmy o Holandii, tak? I pojawił się tam hejt, że o, był 3 miesiące i wielki znawca Holandii, nie? Słuchajcie, ja jeżdżę sobie co roku praktycznie sezonowo dorobić tam na parę miesięcy, tak? I wracam. I tak, fakt, dużo może nie mam doświadczenia, ale chodzi o to, że nowe osoby, które wyjeżdżają, popełniają dużo błędów i właśnie chcę wam powiedzieć o tych błędach, bo nie chcę, żebyście, wiecie, pojedziecie źle, traficie się, zrazicie i potem tak to wygląda, że już nie chcecie wyjechać, tak? Bo albo Holandia to jedno wielkie i tyle, nie? Także chcę was nakierować na... Człowiek się uczy najlepiej na własnych błędach, a ja wam chcę przedstawić właśnie te błędy, które ja popełniałem, dzięki którym się nauczyłem teraz dobrze szukać pracy. W sensie wiem, co, o co pytać, o gdzie, jak, co załatwić, bo wielu z was tego nie wie. I uwierzcie, że ja takie osoby znam osobiście i wiem, jak szukają. I później, wiecie, jadą, narzekają i to się ciągle tak kończy. Skaczą z kwiatka na kwiatek i tak jak ja. O. Ale ja teraz sobie znalazłem, uwierzcie, że ta papryka, co pracowałem, była dobrą pracą, w sensie no, dobrą, ale jakby to określić, dobrą. No, dla mnie wystarczająco po prostu. Wiem, że mógłbym znacznie więcej zarobić, ale po prostu już jestem zmęczony tym skakania z kwiatka na kwiatek i nie chce mi się naprawdę już szukać czegoś nowego, znaleźć. Nie wiem, jakby, uwierzcie, że jakbym miał propozycję tak od znajomego, żeby gdzieś wyjechać, ktoś by mi załatwił, to bym nie zastanawiał się i po prostu wyjechał. Tylko żeby ktoś mi dał konkrety, nie? A nie, że tam, o, słuchaj, zarobisz tyle, tyle, a co prawda, to jadę tam i jest całkiem inaczej, nie? No też tak bywa. Ale mam nadzieję, że właśnie tymi błędami was, co ja popełniałem, nakieruję, żebyście dobrze szukali pracy. Także zapraszam do oglądania. Tam ogólnie dzwoni do was agencja z ofertą pracy i chciałbym porozmawiać na temat 5 błędów, które popełniamy podczas tej rozmowy. Dobra, to słuchajcie, bez zbędnego pierdolenia, przejdźmy do rzeczy, tak? Pierwszym takim błędem jest to... błędem, nie błędem, słuchajcie. Jeśli ktoś chce jeździć w Holandii, prawo jazdy, tak? Jeśli ktoś chce jeździć w Holandii, spoko, może to podać. Tylko liczcie się z tym, że przez agencję, jeśli będziecie jeździć samochodem... Słuchajcie, agencja ma na ileś na stanie aut, tak? Firmowych. Oni wam dają auto, paliwo, wy się o nic nie martwicie. Tylko auto zazwyczaj ma 5 miejsc, tak? Wy jesteście
jedną osobą zostają cztery miejsca. I załóżmy, że często trafia się tak, że wy pracujecie jako u nich jako kierowca, bo rozwozicie cztery osoby. Załóżmy, nieraz to jest tak, że macie cztery z tego samego miejsca, ale wyobraźcie sobie, że zdarza się tak, że są cztery z różnych miejsc. I wy zamiast jechać po pracy od razu do domu, zjeść, wypocząć, to wyjeździcie i rozwozicie tych ludzi. Później rano, wcześniej, ileś godzinę czy dwie wstajecie i zbieracie tych ludzi, tak? Tak też jest. Ja nie mówię, bo czasem często się trafia także z jednej lokalizacji, ale te agencje są takie mają myślenie, że słuchajcie, porozrzucają wszystkich wszędzie i potem oni do jednej roboty się zjeżdżają i wy zbieracie tych ludzi, tak? Jest na przykład taka agencja, ostatnio o niej mówiłem. Byłem w tym fiksie, to jest właśnie daleko, strasznie daleko mają zakwaterowania od miejsca pracy. Trzeba praktycznie godzinę autem jechać, to jest uciążliwe. Także jeśli nie chcecie, macie prawko, ale nie chcecie, żeby tak się stało, to nie podawajcie tego prawka. Albo bądźcie zdecydowani, że wiecie, oni będą wam ciskać i nawet potrafią tak zrobić, że dostanie pan jutro auto i się od razu rozłączają, nie? Że nawet wam do słowa nie dadzą dojść i tyle, nie? Bo też tak potrafią. Nie, musicie być zdecydowani w tym właśnie, to jest kolejny podpunkt. To brak zdecydowania, tak? Wy musicie wiedzieć, czego wy chcecie, tak? Nie może być tak, że nie wiem, dzwoni do was ten rekruter i chce was zrekrutować do pracy i się pyta, czy jesteście zainteresowani. Nie, nie wiem, może za rok, za dwa. Nie może tak być. Musicie pewnie powiedzieć, słuchajcie, chcę jechać. Jestem zdecydowany, nie będę jeździł i musicie tak, no, pewność siebie, tak? Nabrać takiej pewności siebie i wtedy rozmawiać. Kolejnym błędem jest termin. Często rekruter, wiecie, dzwoni do was i na przykład załóżmy jest taki Jasiu, Jasiu chce jechać sobie na miesiąc, zarobić sobie na BMW 4.6 z grzanymi dupami, żeby wyrwać jakąś cipkę na dyskotece i liczy, że w miesiąc na te BMW zarobi. I sobie policzył, wszystko przekalkulował i on mówi, dobra, słuchajcie, ja sobie zarobię na ten cipkowóz w miesiąc, nie? I dzwoni do niego taki rekruter i Jasiu mówi, no, ja to bym chciał jechać na miesiąc i wrócić, nie? I to właśnie jest błąd, bo już jesteście spaleni od razu na starcie, tak? Bo przeważnie, żeby was wzięli do tej pracy, trzeba mówić, że no bardzo długo jedziecie. Tak, bo ja już się przekonałem już kilkukrotnie. Mówiłem, że a no ja pojadę na 2-3 miesiące i bym chciał wrócić. A no to my jesteśmy zainteresowani takimi pracownikami, co by chcieli zostać na dłuższy okres czasu, tak? No i wtedy tracicie od razu tą robotę. Musicie mówić, słuchajcie, nieważne, możesz sobie jechać na ten miesiąc, tylko mów, że jedziesz na długo, a później po miesiącu powiesz, a to jednak nie dla mnie, nie spodobało mi się, chciałbym zrezygnować, wypowiedzonko, pach, pach, pach i wracasz, nie? I tyle. I ograne. Tak się to robi. Dobra. Kolejnym punktem jest to, że często zadajemy niewłaściwe pytania, czyli właśnie to się też wiąże z kolejnym punktem, który to może od razu powiem o tych dwóch punktach: niewłaściwe pytania i niewłaściwe przygotowanie do rozmowy. Słuchajcie, jeśli się nie przygotujemy wcześniej do rozmowy, no to jest ciężko nam się w ogóle, wiecie, ta rozmowa wygląda takie, niby rozmawiamy w języku polskim, ale kali jeść, kali pić, nie wiemy co chcemy. No niektórzy tak mają, że potrafią, ale niektórzy, wiecie. Ja polecam sobie wziąć kartkę, długopis i rozpisać. Na przykład, słuchajcie, co chcemy się dowiedzieć? I pierwszym takim punktem powinno być
jaka to jest praca i gdzie ta praca się odbywa i co będziemy robić, po ile, za ile, ile są przerwy, takie ważne rzeczy. Czy są przerwy płatne, jak urlopy, jak właśnie, jak to wszystko jest przeliczane, tak? Zakwaterowanie to jest druga bardzo ważna rzecz. Czy daleko będziemy mieć do pracy? Bo często o to nie pytacie, a później jest krzyk, płacz, że pojechałem do Holandii do roboty. Się okazało, że mam 100 kilometrów do roboty i jeżdżę godzinę ponad do roboty dziennie. I ludzie mają nawet nieraz fajną fuchę, a niestety jeżdżą tak długo. Także to jest kolejny błąd. W sensie trzeba się zapytać o to zakwaterowanie, czy jest daleko. Co jeszcze można zapytać? Jeśli już zdecydujecie się na jeżdżenie, to się od razu z góry pytacie, czy będziecie wozić jakieś osoby, tak? Bo jeśli sami będziecie jeździć albo z kimś na przykład, to jeszcze pół biedy, bo jedną osobę możecie. Odnośnie tych praw jazdy, to jeszcze musicie wiedzieć, czy w ogóle wam za to zapłacą, tak? Bo często jest tak, że firmy po prostu was wykorzystują jako swoich kierowców i rozwozicie im ludzi po całej Holandii, a jeszcze w międzyczasie pracujecie, a nic z tego nie macie, tak? To warto się zapytać na początku firmy, czy jak już będziecie jeździć, czy wam za to coś dadzą, tak? Bo w niektórych firmach jest, że płacą za to, tak? Dodatkowo, ale wiecie co, jak. Poczekajcie, ile ja tam w jednej firmie miałem? Ja nie wiem, czy jest 10 euro na miesiąc nie miałem. To wiecie co, za te 10 euro jeżdżenia codziennie, wstawania rano, to wiecie co, to dajcie spokój. Chyba, że czy to może 10, nie, przepraszam, 10 euro za tydzień. Znowu was wprowadzam w błąd, jak z tymi urlopami. Odnośnie tych urlopów, tak, jest to odkładane. Mi się dopiero przypomniało, że od iluś godzin przepracowanych jest tam jakieś godziny urlopowe się zbierają, tak? I jest to później, jak jedziecie na urlop, to nie tak, że pojedziecie i zostajecie bez kasy, tylko wam wypłacają później normalnie kolejną tygodniówkę, tylko że to jest właśnie te godziny urlopowe wam wypłacają wtedy, tak? Ale wtedy te godziny chyba wam wszystkie wypłacają i one wam się zerują. I później jak przyjedziecie znowu po tym urlopie, to od nowa wam się zbierają. To tak odnośnie tamtego tematu. No, to by było, słuchajcie, chyba na tyle, co ja tu jeszcze mogę powiedzieć. Musicie się właśnie zastanowić nad, przygotować do tej rozmowy, tak, wcześniej. To, słuchajcie, nie jest trudno sobie wyobrazić taką rozmowę, wziąć kartkę, usiąść, napisać. Tak mój kolega robi. No, on zawsze sobie rozpisuje, co chce wiedzieć. Rozpisuje sobie na kartce, a później te pytania zadaje, tak? I to jest właśnie chyba najlepsze rozwiązanie, tak? Także słuchajcie, z góry dziękuję i pozdrawiam, nie? I widzimy się w kolejnym odcineczku. Jo!